Szanowni Państwo, otwieram obrady 19. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Sesja zwołana została w trybie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Pierwszy punkt, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Witam wszystkich przybyłych na posiedzenie radnych. W imieniu radnych witam pana wójta Andrzeja Leśniewicza, panią skarbnik Agnieszkę Podgórską, panią sekretarz Monikę Tarnowską, panią radcę prawną panią Kamilę Korn. Witam wszystkich dyrektorów i kierowników jednostek, sołtysów oraz pozostałe osoby, które uczestniczą w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad jest 14 radnych. Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Radni nieobecni to pan Dębski Jacenty. Przypominam państwu radnym, że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, w związku z czym prosi się, by podczas wystąpień nie narazić się na zarzut ujawniania danych osobowych osobom nieupoważnionym artykuł 51 ustawy o ochronie danych. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Informuję, że porządek obrad 19. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu wraz z zaproszeniem na sesję oraz projektami uchwał i innymi materiałami sesyjnymi został radnym przekazany w regulaminowym terminie. Proszę o uwagi, ewentualne propozycje zmian do porządku obrad. Nie widzę. Dziękuję. W takim razie porządek obrad został przyjęty w takim stanie, jak był zgłoszony. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy. Informuję, że do przyjęcia jest protokół z 18. sesji Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2020 roku. Zgodnie z paragrafem 41 ust. 3 statutu gminy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w Biurze Rady przed terminem sesji. Jako przewodnicząca Rady zapoznałam się z nim i nie wnoszę uwag. Zgodnie ze statutem przyjęcie przez radnych protokołu z poprzedniej sesji nie wymaga jego odczytywania. Czy radni zgłaszają uwagi do protokołu? Nie widzę. W takim razie informuję, że protokół wyżej wymieniony uznaję za przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu, którym są jest punkt czwarty, są to sprawy organizacyjne. Ja tylko w tych może sprawach powiem, że następna sesja będzie we wrześniu. Terminu jeszcze nie ustaliliśmy. Sierpień będzie miesiącem wolnym. Chyba, że państwo jeszcze macie jakieś... Na początku września, o tu pani sekretarz mówi, że będzie prawdopodobnie na początku września, no bo to będzie już długi czas jakby bez sesji. Przechodzimy do kolejnego punktu, jest to punkt piąty, sprawozdanie wójta z działalności między sesjami. Proszę pana Andrzeja Leśniewicza o przedstawienie sprawozdania między sesjami. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Wysoka Rado, szanowni państwo, niniejszym przedkładam państwu sprawozdanie zarówno z pracy mojej, jak i podległego mi urzędu w okresie od 25 czerwca 2020 do dnia dzisiejszego, czyli 30 lipca 2020. 28 czerwca i 12 lipca odbyły się wybory prezydenckie. Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim mieszkańcom za udział w tym ważnym, demokratycznym akcie, osiągając przy tym bardzo wysoką frekwencję. W pierwszej turze 63,96% i w drugiej turze 67,99%. Chciałbym podziękować również pani sekretarz za zaangażowanie i pracownikom Urzędu Gminy za sprawne przygotowanie wyborów oraz członkom obwodowych komisji wyborczych za efektywną pracę i zaangażowanie w wybory. Oczywiście wyników nie będę komentował, bo dla mnie osobiście najważniejsze jest, aby łączyć, a nie dzielić. Należy działać wspólnie na rzecz mieszkańców gminy Biesiekierz, niezależnie od partyjnych legitymacji, a polityki rządu i samorządu powinny być spójne w celu osiągania jak najlepszych wyników zmierzających do poprawy życia i rozwoju gminy i mieszkańców. 29 czerwca i 10 lipca odbyły się z udziałem gminy, czyli moim jako przedstawiciela, walne zgromadzenie regionalnych wodociągów i kanalizacji. Podejmowane były uchwały, dotyczyły m.in. udzielenia absolutorium dla zarządu oraz członków Rady Nadzorczej za rok 2019. Gmina Biesiekierz wspólnie z innymi udziałowcami głosowała oczywiście za udzieleniem absolutorium, co potwierdza skuteczność pracy zarządu.
Prowadzona była również dyskusja dotycząca dalszych działań regionalnych wodociągów i kanalizacji oraz źródeł ich finansowania. Zgodnie z przyjętą praktyką, również w tym roku zaprosimy przedstawicieli regionalnych wodociągów i kanalizacji do prezentacji na posiedzeniu Komisji Rady Gminy w Biesiekierzu swych założeń planu inwestycji na kolejne lata. 30 czerwca 2020 roku podpisałem umowę w sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Trójcy Świętej w Mierzynie na dofinansowanie konserwacji polichromii sklepiennej i ściennej w kościele pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie. Jest to już ostatni etap prac, które, przypomnę Państwu, zostały rozpoczęte w 2016 roku. 1 lipca w Starych Bielicach odbyło się spotkanie w sprawie melioracji rowu w miejscowości Nowe Bielice. Spotkanie było zorganizowane, co prawda, przez Urząd Gminy w Biesiekierzu, jednak inicjatorem była osoba fizyczna, a głównym uczestnikiem nowo powstała spółka wodna Biesiekierz-Będzino. Jest to, Szanowni Państwo, przykład bardzo dobrej, wielosektorowej współpracy zarówno osób fizycznych, instytucji publicznych, pomiędzy innymi gmina, Wody Polskie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jak i również nowo utworzonej spółki wodnej. Miejmy nadzieję, że ta współpraca doprowadzi do rozwiązania problemów, z jakimi się borykamy od lat na terenie naszej gminy, a dotyczącymi właśnie braku drożności tych rowów melioracyjnych. Z tego miejsca również chciałbym podziękować uczestnikom spotkania za poświęcony czas i oczywiście zrozumienie problemu i merytoryczną dyskusję. 2 lipca w Starych Bielicach odebrano budowę kolejnego odcinka chodnika budowanego przez powiat koszaliński wzdłuż ulicy Bałtyckiej. Również mamy nadzieję, że to nie koniec, że to nie ostatnie słowo powiatu i nasze, że to nie koniec tej inwestycji. Spoglądam na panią Elę. I w przyszłym roku również będziemy zabiegali o kontynuację, tak aby w końcu dotrzeć do tablicy z napisem Gniazdowo. Rozmawiałem w międzyczasie również z panią radną powiatową, ona również będzie mocno zabiegać o kontynuację tej inwestycji. Również 2 lipca, Szanowni Państwo, uczestniczyłem w walnym zebraniu Stowarzyszenia Środkowo-Pomorska Grupa Działania, która wdraża tak zwaną lokalną strategię rozwoju ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To z tych pieniędzy między innymi wybudowaliśmy świetlicę w Kotłowie, a w poprzedniej perspektywie również w Laskach i Cieszynie. Między innymi również place zabaw, jak i jeszcze wcześniej kanalizację sanitarną oraz tablice informacyjne. Środkowo-Pomorska Grupa Działania jest największą z 12 lokalnych grup działania w województwie zachodniopomorskim i jedną z największych w Polsce, z budżetem na poziomie 15 milionów złotych. Stowarzyszenie działa na terenie 15 gmin i zrzesza blisko 70 członków. Na walnym zgromadzeniu w związku z zakończeniem kadencji dokonano również zmiany zarządu. Nowym prezesem został zastępca burmistrza Polanowa Piotr Górniak, pierwszym wiceprezesem pan Wojciech Wiśniowski, starosta sławieński, drugim wiceprezesem pani Monika Tarnowska, która w głosowaniu uzyskała największą liczbę głosów wśród wszystkich zgłoszonych kandydatów. Z tego miejsca jeszcze raz serdecznie gratuluję pani Monice. Jest to naprawdę wielki sukces jej osobisty, jak i również naszej gminy. No i od razu powiem, bo odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu, w którym uczestniczyła pani Monika, i na tym pierwszym posiedzeniu zarządu wypracowano ramowy harmonogram działań na rok 2020-2021, z którego wynika, że jeszcze w tym roku zostaną ogłoszone 3 nabory, między innymi na zakładanie działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorstw i infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Ostatni konkurs dotyczy głównie właśnie gmin. Właśnie z tego konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie w przyszłym roku do budowy między innymi nowych placów zabaw na terenie gminy Biesiekierz. 2 lipca 2020 roku również podpisałem umowę w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Bielicach na dofinansowanie aparatu ochronnego dróg oddechowych z czujnikiem bezruchu.
Zakup niniejszego sprzętu umożliwia ochronę dróg oddechowych, między innymi podczas gaszenia lasów, łąk, nieużytków oraz terenów ochronnych. Kwota dotacji, którą gmina udzieliła OSP w Starych Bielicach, wynosi 2922,38, a całość zadania to 12 922 zł. Zadanie także jest realizowane przy współudziale środków pochodzących z powiatu koszalińskiego. Termin realizacji zadania do 15 października 2020. 3 lipca, Szanowni Państwo, brałem udział w spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Koszalinie w sprawie planowanego przekazywania dróg powiatowych gminom w ramach tak zwanego kaskadowego przekazywania dróg. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w wyniku oddania drogi ekspresowej nr 6 oddała do województwa zachodniopomorskiego dawną drogę krajową nr 6. W marcu bieżącego roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego pozbawił kategorii drogi wojewódzkiej cztery inne o długości około 24 km i przekazał do powiatu. A ten w konsekwencji wytypował 22 inne odcinki dla wszystkich zrzeszonych w powiecie koszalińskim 8 gmin. W ramach tego procesu drogi powiatowej w naszej gminie pozbawiono odcinka Parcowo-Świemino. To jest ten pierwszy etap, który dotyczy właśnie tej drogi Parcowo-Świemino, ale dopowiem, że będą kolejne. Niestety planowane są dalsze przekazania w związku z budową S11. Tu powiat szacuje oddanie kolejnych 46 km. W naszym przypadku może to dotyczyć dróg Wiesiekierz-Parnowo, ta, którą będziemy teraz wspólnie przebudowywać, Kotłowo Laski Koszalińskie oraz Parnowo Cieszyn, chyba jedna z najgorszych również dróg, która no, wymaga szybkiego i dokładnej przebudowy. Plany te oczywiście no, w znacznym stopniu będą obciążały nasz budżet i plany inwestycyjne. I na chwilę obecną my takiej zgody nie wyrażamy. Niestety ten system, ta procedura kaskadowego przekazywania dróg nie daje nam za wielu możliwości. Będziemy zmuszeni po prostu prawnie przejąć te drogi i musimy się pomału po prostu do tego przygotować. Czy w takim kształcie, czy w innym, to jeszcze się okazać może, bo wokół tej Cieszyn, Parnowo, nie, Cieszyn Parnowo, no to rzeczywiście najlepiej byłoby, gdyby też jak w przypadku tej drogi Parnowo-Bisiekierz, ona została wyremontowana i wtedy przekazana, to byłoby to dla nas znacznie łatwiejsze do przyjęcia. No niestety, zobaczymy, to jest jeszcze proces negocjacyjny, na pewno coś takiego zafunkcjonuje, w jakim kształcie to naprawdę jeszcze przedwcześnie, ale takie propozycje są w tej chwili powiatu, takie propozycje są w piśmie właśnie ze Starostwa Powiatowego. 6 lipca pan Olgierd Kustosz, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, odwiedził gminę Biesiekierz w celu podpisania umów dotacji dla naszych sołectw i między innymi również na doposażenie stadionu. O sukcesie projektów Parsowa Wchodzimy Wyżej, Parnowa Bezpieczeństwo na Zakręcie oraz Nowych Bielic Informacja Równa się Integracja już wcześniej informowałem. Każda z tych inicjatyw uzyskała wsparcie w wysokości 10 tysięcy złotych. Podpisana została także umowa dotacji na doposażenie stadionu, w wyniku której zakupione zostaną dwa piłkochwyty o wysokości 6 metrów i szerokości 20 metrów, dwie 5-metrowe wiaty stadionowe, dwie pełnowymiarowe składane bramki przenośne, wózek do znakowania linii oraz flagi narożnikowe. Przypomnę, że w ubiegłym roku wzbogaciliśmy się również o tor przeszkód, który mogą korzystać i młodzież, i strażacy. 8 lipca ogłosiliśmy przetarg na największe zadanie drogowe w naszej gminie, budowę ulicy, tak dawno oczekiwanej, ulicy Platanowej i Dębowej w Starych Bielicach. Termin składania ofert już minął, czyli to był 23 lipca do godziny 10. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę. Jest to firma Domaracki Statowa, czyli nasz lokalny również przedsiębiorca. No, z wielką satysfakcją stwierdzam, że cena przetargowa wyszła znacznie mniej niż wartość szacunkowa. To tylko napawa
radością i pociechą, bo jeszcze wiele jest do zrobienia. 14 lipca natomiast w imieniu gminy Biesiekierz podpisałem akt notarialny. Dotyczy on przejęcia budynku Skarbu Państwa na rzecz gminy Biesiekierz z przeznaczeniem na mieszkanie socjalne. W chwili obecnej budynek zamieszkiwany jest przez dotychczasowych użytkowników, którzy uprawnieni są do otrzymania od gminy Biesiekierz lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Koszalinie. Chodzi o ten budynek tuż przy samej drodze naprzeciwko tego składu samochodów, czy tamtego takiego, jak to to nazwać? Tak, przy samej drodze dosłownie przy szóste, ten żółty budynek. No i to taka darowizna, wiecie Państwo, mało nas ciesząca, bo ten budynek po wstępnym przeglądzie wymaga kompletnego remontu od dachu po piwnicę. Nie wiemy, co z tą darowizną tak zrobić. Będziemy musieli albo remontować. Zaproponowaliśmy na tym etapie Państwu, żeby, bo oni będą musieli, podpiszą z nami umowę najmu, w wyniku tego będą jakieś tam, będziemy musieli zobowiązanie, będą płacić czynsz i zaproponowaliśmy im, żeby w ramach tego czynszu, żebyśmy nie pobierali tego czynszu, a oni w ramach tego remontowali ten swój zasób mieszkaniowy. Nie wiem, czy oni się na to wyrażą zgodę, czy nie. W innym przypadku byśmy musieli panią czy państwa przenieść na chwilę gdzie indziej i spróbować to remontować no, własnymi środkami. No ale tak to bywa, że z dobytkiem inwentarza czasami takie spadki czy darowizny się otrzymuje. 15 lipca otwarto oferty w przetargu nieograniczonym. Tym razem dotyczyło to budowy stref aktywnego wypoczynku na terenie gminy Biesiekierz. Najtańsza oferta złożona przez firmę Buglo przekroczyła kwotę zabezpieczoną na ten cel w budżecie. Kwota w budżecie, przypomnę, wynosi 321 tysięcy. Ta oferta zaproponowana przez Buglo była 334 tysiące. Przekroczenie co prawda wynosi 13 008, ale to nie jest do końca prawda, bo my z pewnym zapasem, jakby tutaj pani skarbnik zabezpieczyła te środki, żeby uniknąć właśnie niespodzianek. Czyli praktycznie ta kwota przekroczenia to wynosi nieomal, pani skarbnik, 40 tysięcy do tego, co było wcześniej jakby deklarowane. I w związku z tym ogłosimy ponowny przetarg na ten cel. Są to nasze środki, dlatego tutaj nas nic nie goni, nic nie pośpiesza. Nie pozwolimy też się w sposób jakiś taki stawiać pod ścianą, że to są jakieś środki dotacyjne i że musimy akurat przesuwać w budżecie kolejne środki, żeby zabezpieczyć. Wrócimy do tego na pewno i zobaczymy z jakim efektem. Na ostatniej sesji między innymi tu pan radny Marek Płaza oraz pani Małgorzata Jabłońska-Bauer podnieśli temat potrzeby tablic informacyjnych oraz map. Chciałbym właśnie poinformować, iż no, wsłuchując się w te potrzeby i akurat wykorzystując pewną stosowną okazję, dokonaliśmy takich pewnych korekt w projekcie budowy centrum przesiadkowego, te, które w tej chwili już rozpoczęto budowę w Biesiekierzu. I ze środków tych związanych z promocją właśnie tego centrum, z tego projektu, wydrukujemy obustronne mapy naszej gminy. W tym na jednej stronie będzie cała gmina, a na drugiej będą między innymi powiększone dwa sołectwa z nazwami ulic. To, co właśnie najbardziej tak czasami dokucza. Dziękuję za ten głos, bo to akurat tak nas natchnęło, żeby przy tej okazji właśnie wykorzystać to i zrobić również te mapy. 17 lipca odbyły się z udziałem gminy nadzwyczajne zgromadzenia regionalnych wodociągów i kanalizacji. Podejmowane były uchwały dotyczące udzielenia zgody tym razem na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym oraz wyrażenia zgody na ustanowienie prawa zastawu na udziałach spółki należących do miasta Białogard celem zabezpieczenia kredytu bankowego. Gmina Biesiekierz wspólnie z innymi udziałowcami głosowała za przyjęciem uchwał. Prowadzona była również dyskusja dotycząca dalszych działań regionalnych wodociągów. Również 17 lipca podpisałem umowę dotacyjną ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce, oddział w Karlinie. Dofinansowanie dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rozwoju i wspierania aktywności społecznej oraz integracji mieszkańców gminy Biesiekierz.
który jest realizowany w ramach współpracy gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi. Dotychczas programem w gminie Biesiekierz zostało objętych 36 rodzin zamieszkujących miejscowości Kraśnik Koszaliński, Laski Koszalińskie oraz Partowo. Kwota dofinansowania to 15 tysięcy złotych. 20 lipca podpisałem kolejną umowę w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parnowie, tym razem na dofinansowanie realizacji zadania pod tytułem Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań gaśniczych. Zakup potrzebnego wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków ułatwi oczywiście sprawniejsze funkcjonowanie, a także wzrost skuteczności działań ratowniczych OSP w Parnowie na rzecz ochrony zdrowia, życia oraz mienia mieszkańców naszej gminy. Kwota dotacji, którą gmina udzieliła OSP w Parnowie, to niewiele co prawda, bo tylko 1000 zł, ale całkowita wartość zadania to 4998 zł. I zadanie realizowane jest przy współudziale środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Termin realizacji do 14 grudnia 2020. 27 lipca, to już wszyscy Państwo wiedzą, odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy w Biesiekierzu. Tematem oczywiście było omówienie projektów uchwał na dzisiejszą sesję. Gościem spotkania między innymi również był przedstawiciel spółki wodnej działającej na terenie gminy Biesiekierz, pan Zdzisław Najda, który omówił po części trochę radnym zakres działania spółki, w jakiej formie działa spółka, co zamierza zrobić dla gminy i jej mieszkańców. Pan Najda odpowiadał również na zadane pytania radnych w sposób wyczerpujący i satysfakcjonujący, co pozwoliło radnym utwierdzić się w przekonaniu, iż zasadnym jest dla dobra gminy podjęcie uchwały dotyczącej procedury udzielania dotacji dla spółek wodnych. Tematem komisji wspólnych był również przedstawione przez panią skarbnik wszystkie zmiany dotyczące w budżecie i również w planie wieloletniej prognozie finansowej, ale jak zwykle wiele emocji oczywiście wywołały generalnie analiza przychodów i kosztów odbioru odpadów komunalnych oraz kalkulacji wysokości tych kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami. Dzisiaj będziemy się pochylać również nad regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biesiekierz. Również będzie jedna z uchwał dotyczyła szczegółowego sposobu zakresu świadczeń i usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Biesiekierz od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów. Jest to temat bardzo trudny, nie ma złotego środka, że nie ma złotej recepty. Wszyscy z Państwa tutaj mocno dyskutowaliście i pewne konsensus osiągnęliśmy, niewielki co prawda, ale mam nadzieję, że on w jakimś stopniu wpłynie na to, że ta gospodarka, nasza gospodarka odpadami będzie się bilansować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Czy są pytania do pana wójta? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała jest w sprawie zmian w budżecie gminy Biesiekierz na 2020 rok. Projekt został przedstawiony wraz z uzasadnieniem wszystkim radnym i był analizowany na komisji wspólnej wszystkich komisji. Może parę słów pani skarbnik. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Biesiekierz na 2020 rok został szczegółowo omówiony, tak jak już tu wspomniano, na komisjach. Pan wójt powiedział, jakie zostały środki dodatkowo pozyskane przez gminę i w związku z tym jest przedstawiony ten projekt. Zwiększamy budżet gminy po stronie dochodów o 150 tysięcy z tytułu pozyskanych grantów, z tytułu dofinansowania zadań na sport. Otrzymana darowizna z Fundacji Orlen przez Szkołę Podstawową w Świeminie oraz tytuł realizacji projektu przez szkołę w Świeminie, także projektu w ramach Powera. To jest kwota 150 tysięcy po stronie dochodów. Natomiast po stronie wydatków zmniejszamy znacząco plan wydatków o 915 402 zł 40 groszy. Wynika to głównie z przesunięcia planu wydatków na zadanie, które będzie realizowane przez 2 lata. Jest to budowa drogi gminnej ulica Platanowa, ulica Dębowa w Starych Bielicach. Nie oznacza wstrzymania wydatków, tylko harmonogram o dofinansowanie został tak skonstruowany, że główna część wydatków zostanie poniesiona w 2021 roku. I to są główne kierunki zmian. Natomiast też plan wydatków został zwiększony o kwotę dochodów, które uzyskaliśmy na poszczególne zadania.
Od razu omówię też zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. One wynikają z kwot zmienionych w budżecie ogółem oraz wprowadzenia tych zmian w wieloletniej prognozie wynika z przesunięcia limitu 1 100 000 zł na zadanie, które omawiałam wyżej, wcześniej. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję pani skarbnik. Czy są pytania do pani skarbnik? Nie widzę. Jaka jest opinia Komisji Budżetowej? Komisja Budżetowa opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, proszę państwa, w takim razie do głosowania. Kto jest z państwa radnych za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały? Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 14 obecnych radnych było za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Biesiekierz na lata 2020-2028. Pani skarbnik już jakby powiedziała parę słów na ten temat, że to w wyniku zmian w budżecie. Proszę o opinię Komisję Budżetową. Komisja Budżetowa również opiniuje pozytywnie te zmiany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto jest z państwa radnych za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 14 radnych było za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Projekt tej uchwały był przedstawiony wraz z uzasadnieniem wszystkim radnym, był analizowany, był też pan ze spółki wodnej, pan, tak jak tu pan wójt wspomniał, Zdzisław Najda, odpowiadał na nasze pytania. No, inwestycja jest bardzo ważna dla naszej gminy, także myślę, że tutaj państwo też będziecie jakby przychylni tej uchwale. Czy są ewentualnie pytania jeszcze do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest z państwa radnych za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 14 radnych było za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biesiekierz. Projekt był przedstawiony. Były tam różne wątpliwości. Wiem, że jeszcze jakieś są, także proszę o ewentualne pytania i zgłoszenia. Proszę, pan Marek Płaza. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, panie wójcie. Mamy regulamin, który bardzo precyzyjnie wreszcie, bo z panem Krawczakiem od dłuższego czasu walczyliśmy o taki regulamin w gminie, w którym są zawarte słowa typu zobowiązuje, nakłada się i tak dalej, i tak dalej. Brakuje mi jednego punktu i proponuję to umieścić jako rozdział 10, że w przypadku, gdy ktoś nie zastosuje się do tego regulaminu, będą wobec niego wyciągane konsekwencje zgodnie z artykułem 145 Kodeksu Wykroczeń. Zacytuję ten punkt. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany. Ja przejrzałem dużo takich regulaminów w internecie, a myślę, że jeżeli nakładamy na kogoś obowiązki, to powinniśmy też w jakiś sposób naznaczyć tych, co tych obowiązków nie wykonują. Mamy świadomość tego, zresztą dyskutowaliśmy na ten temat, że są wyrzucane śmieci, że są różne nieczystości rozlewane. Mój wniosek jest taki, żeby taki rozdział 10 w tym regulaminie się pojawił. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam tylko jeszcze takie pytanie, no jak państwo tak długo ten regulamin, bo on był dużo wcześniej wysłany, panowie nie zgłaszaliście żadnych uwag. Wiem, że taki punkt na pewno powinien się znaleźć, to teraz albo przyjmujemy tą poprawkę, tu pani, proszę może panią Kamilę, niech się wypowie. Tak. Bo to można też, myślę, że uchwałą zmieniającą wtedy. Szanowni państwo, mam taką wątpliwość w związku ze zgłoszonym wnioskiem pana radnego. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w artykule 5 wskazuje obowiązki, które powinni wykonywać właściciele nieruchomości.
A w artykule 10 natomiast są przewidziane kary za niewykonywanie tych obowiązków. Są to obowiązki typu wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, niesegregowanie śmieci. Także nie jest tak, że osoba, która będzie ten regulamin łamać, nie podlega żadnej karze. Ustawa przewiduje karę grzywny za takie wykroczenia. Jest również kodeks wykroczeń. Co więcej, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje katalog kwestii, które Rada w drodze regulaminu może wprowadzić. Nie ma wśród tego możliwości, by Rada jak katalog kar poszerzała. Także moim zdaniem nie ma podstawy prawnej, by wprowadzić taki rozdział do regulaminu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan Marek Płaza. Z całym szacunkiem pani mecenas powiem tak. Ja zacytowałem obowiązujący artykuł kodeksu karnego. Nic poza tym artykułem do tego regulaminu nie chcę wprowadzić. I życzę pani powodzenia, że mieszkańcy będą szukać po ustawach gminnych, innych, co im za to wszystko grozi. I myślę, że ten regulamin ludzie przeczytają. Jeżeli znajdzie się taki zapis w ostatnim punkcie, ja chciałem pani powiedzieć, jak pani wejdzie sobie na regulamin miasta Koszalina, to on jest jeszcze bardziej rozbudowany. Mówi się o pracach społecznych, mówi się o grzywnach, mówi się nawet, że można dostać 30 dni aresztu. W związku z tym, jeżeli ktoś przeczytał cały ten regulamin i znajdą się ci, którzy się do niego nie zastosują, to zawsze możemy krótko powiedzieć, proszę spojrzeć na punkt 10 tego regulaminu. Nic nie dodałem od siebie. Przeczytałem artykuł 145 kodeksu wykroczeń. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Ela Piekarska, proszę. Co tutaj, przepraszam bardzo, kolega radny się wypowiedział. Drodzy państwo, jeżeli znajduje się w regulaminie to, co powiedziała pani mecenas, wydaje mi się to niezasadne. Po drugie, jeżeli wskazujemy, tak jak proponuje kolega Płaza, że będziemy karać, proszę mi powiedzieć, czy my stworzymy u siebie w gminie państwo policyjne, bo sobie nie wyobrażam. Ten problem przechodziliśmy. Zgłaszaliśmy kolejno na trasie na przykład Parnowo-Cieszyn, wysypiska dzikie. Proszę mi powiedzieć, czy my jesteśmy w stanie zakupić na takie wysypiska kamery, które będą monitorowały, bo są stałe takie miejsca, gdzie czy mieszkańcy, czy przybyła ludność pozbywa się różnych nieczystości, a z tego co zrozumiałam, to dotyczy to terenów użytkowanych, prawda, publicznie. Tak zrozumiałam, panie Płaza, dobrze zrozumiałam? Więc w tym wypadku wydaje mi się to nie do przeskoczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W takim razie pani Kamilo, teraz proszę powiedzieć, czy mamy głosować na zasadzie jakby wprowadzenia tego do jakby poprawka do regulaminu? Proszę. Zgodnie ze statutem gminy powinien być najpierw wniosek najdalej idący głosowany. Zatem w pierwszej kolejności razem z wnioskiem pana radnego, a następnie jeśli ten wniosek by nie przyszedł, to w pierwotnej wersji uchwały. Czyli najpierw wniosek, a później tak. Uchwała w pierwotnej wersji. Czyli pan Krzysztof Krawczak. Jeszcze chciałem powiedzieć, tu nie chodzi o żadne państwo policyjne, tylko po prostu uświadomienie obowiązków i grożących za to konsekwencji. Tutaj nic nie wymyślamy, żadnych swoich kar, tylko po prostu tak jak w innych regulaminach w gminie jest zacytowany artykuł kodeksu, czy to wykroczeń, czy to kodeksu karnego i to wszystko, tak, bo się powołujemy w tym artykule. Nie, to jest nie nasza, nie nasz wymysł, to nie jest nasza kara ustalona tutaj przez Radę, tylko zacytowany artykuł po prostu kodeksu. I moim zdaniem warto byłoby, żeby mieszkańcy mieli świadomość, jak czytają całościowo, to nie, że grożą im jakieś tam konsekwencje prawne, tylko niech po prostu wiedzą, wychodzimy im naprzeciw, podajemy im na tacy to, co jest napisane w kodeksie wykroczeń, czy w kodeksie karnym. Dziękuję. Proszę państwa, tu widzę, że państwo chcecie przerwę, więc może 3 minuty przerwy, dobrze? Przed głosowaniem.
Proszę Państwa, wznawiam obrady 19. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Po szerokiej dyskusji proszę pan Marek Płaza. Szanowna Pani Przewodnicząca, informuję, że wycofuję zgłoszony przeze mnie wniosek, aczkolwiek sprawy nie zostawiam. Po przyjęciu uchwały będę dalej dążył do tego, o tak powiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do głosowania nad uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biesiekierz w takim stanie, jak był zgłoszony. Czy jeszcze pytania? Pani Ela Piekarska. W kontekście tego, co tutaj pan radny powiedział, ja bym prosiła, żeby pani mecenas jeszcze raz wyartykułowała to, co się znajduje w regulaminie, odnośnie konsekwencji. Bardzo proszę, żebyśmy wszyscy usłyszeli jeszcze raz i wtedy to pozwoli nam podjąć decyzję. Dziękuję. Ja przepraszam, skoro wniosek jest wycofany, to on nie istnieje. Na czym my mamy teraz dyskutować? No ja myślę, że też tu już nie oczywiście, ma jakby tak. No. Dyskusji na tym, bo nie ma tego punktu, więc nie mamy za bardzo dokładnie. Na czym dyskutować. Skoro kolega powiedział, że będzie jeszcze kontynuował, może nie dzisiaj, ale będzie miało to dalsze konsekwencje, a znając pana radnego na pewno tak będzie, bardzo proszę, żebyśmy wszyscy mieli tą świadomość i chyba minuta. Pani Przewodnicząca. Poświęci pani mecenas na przytoczenie z regulaminu przedmiotowych rzeczy. Ale proszę Państwa, regulamin Państwo dostaliście i w takiej formie będzie dzisiaj przyjęty. Dokładnie. Zawsze możemy to zmienić na każdej sesji kolejnej. Jeżeli tutaj pani mecenas stwierdzi po czasie, że faktycznie powinniśmy mieć takie kary porządkowe dla mieszkańców, to zawsze możemy go zawrzeć, szczególnie, że wchodzi on w życie od 1 stycznia 2021. Więc myślę, że jeszcze mamy czas i możemy to już przedyskutować na komisjach, a nie tu na posiedzeniu sesyjnym. Proszę pan Marek Płaza. Panie Przewodniczący, skoro wniosek został wycofany, to już nie ma nad nim żadnej dyskusji. Ja go zgłosiłem, ja go wycofałem, proszę to uszanować. Dziękuję bardzo i myślę, że jeżeli będzie potrzeba, to do tematu wrócimy. W takim razie przechodzimy do głosowania, dziękuję pani Kamilo. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Kto jest z państwa radnych za przyjęciem tej uchwały, kto się wstrzymał i kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. 13 radnych było za. Przeciw był pan Marek Płaza. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Biesiekierz od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Projekt był też analizowany. Był pan jakby, znaczy nie jakby, tylko pracownik od naszych odpadów na komisji wspólnej, więc był też przedyskutowany. Czy są jeszcze ewentualnie, państwo macie do tego pytania, do tego projektu? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest z państwa radnych za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 14 radnych było za przyjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 7. Trybuna Obywatelska. Na Trybunę Obywatelską nikt się nie zapisał dzisiaj, choć niektórzy mieszkańcy chcieli, ale nie wiem, może coś ich zatrzymało. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 8. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę pani Ela Piekarska. Dziękuję bardzo. W imieniu swoich mieszkańców mam ogromną prośbę o umieszczenie tablic informujących, gdzie znajdują się poszczególne posesje. Ponieważ nasza miejscowość jest bardzo rozległa i te sprawy tak właściwie rokrocznie wypływały i z jakichś tam względów zawsze oszczędnościowych gdzieś tam po prostu umykały, moja miejscowość się rozbudowała, istnieje naprawdę bardzo duża potrzeba, żeby takie tablice znalazły się i informowały o kierunku, gdzie znajdą się poszczególne posesje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że tu pan wójt zanotował. Czy państwo radni jeszcze mają jakieś interpelacje i zapytania? Proszę pani Bernadeta Tomczak. Niech tak będzie. Ja chciałam spytać panią skarbnik,
czy co z naszym funduszem sołeckim? Chodzi o to, czy można by ten fundusz sołecki wydać na coś, co ubogaci gminę, to znaczy no kawałek czegoś, na przykład u mnie brama jest potrzebna, czy cokolwiek z tych pieniędzy, bo my najprawdopodobniej do końca roku nie będzie imprez, a pani skarbnik dobrze wie, że my imprezy i tak robimy za nasze, oszczędzamy zawsze, ale w tym roku chcielibyśmy wydać te 3000, może by nam się udało. Monika już patrzy na mnie, pani Monika patrzy na mnie, zaraz mi wkrochmali co nieco. Ale może akurat by się udało, no część chociaż, to wtedy będę z podniesioną głową rozmawiała z moją radą sołecką, że nie oddałam już, wszystkich pieniędzy. Już odpowiadam. Państwo mają w klasyfikacji budżetowej na imprezy. Nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby to przesunąć na zakup materiałów. Tylko proszę dokonać odpowiednich tutaj zmian u pracownika. Wszystko to się organizacyjnie da zrobić. Imprez już z tego co wiem, pani sekretarz i pan wójt podjęli decyzję tutaj, że nie będzie ze względu na bezpieczeństwo. Zresztą sytuacja jest tak dynamiczna w tej chwili, że ryzykowne by było cokolwiek mówić. Także jak najbardziej mogą państwo dokonywać tych zakupów takich z głową, żeby je wykorzystać jeszcze po prostu, żeby one były potrzebne, a nie leżały, bo i tak dzieci nie korzystają z świetlic. Wymaga to przesunięć w budżecie, tak? Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Proszę pani Grażyna Guzowska. Ja w imieniu mieszkańców Wisiekierza i własnym zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o to, abyśmy wspólnie ograniczyli maksymalnie ilość śmieci zmieszanych i tak zwanych zielonych. Bo po prostu osoby do mnie się zgłaszają i mówią, że mają czasami poczucie takiej niesprawiedliwości. Jest to prośba do nas wszystkich, do mnie, do państwa, do wszystkich. To nie jest konkretnie do jakiejś miejscowości skierowana, ale zróbmy wszystko, abyśmy wspólnie zadbali o to, by te koszty były coraz mniejsze. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo pani Grażynko. My też do takiego konsensusu doszliśmy tu z radnymi ze Starych Bielic, po rozmowie dzisiaj nawet z panem sołtysem. Sami wiemy, że zastanawiamy się nad metodą wyliczenia i bierzemy dwie pod uwagę. Także nie wiem, może mieszkańcy powinni wiedzieć, że może skusimy się do tego, że będziemy przeliczać za zużyty metr wody i odpady też będą przeliczane jakby z tej ceny, z tego rodzaju jakby wyliczenia, dlatego że naprawdę tych śmieci jest coraz więcej. Ja też uczulam mieszkańców, mówię. Ale to niestety czasami nie skutkuje, a naprawdę to nasz jest coraz większy i my stoimy nad jakby takim, w takim miejscu, że dojdzie do tego, że będziemy musieli podwyższyć stawkę, a nie chcielibyśmy tego bardzo, bo to uderza przede wszystkim w mieszkańców i dlatego też prosimy o to, ale nad metodą będziemy się zastanawiać i nie wiem, czy nie będą potrzebne konsultacje też z naszymi mieszkańcami w sprawie jakby tych, nie dostaliśmy jeszcze od pana inspektora tego zużycia ewentualnie wody za poprzedni rok z Rwiku, które miał otrzymać, więc nie możemy powiedzieć, ile ten metr będzie kosztował tej wody tak dokładnie. Tutaj pani skarbnik chciała jeszcze powiedzieć. Szanowni państwo, Wysoka Rado, po analizie zużycia w metrach sześciennych wody, do których dopłaca gmina rok do roku, półrocze do półrocza, to już jest 30 tysięcy metrów różnicy. W tym roku gmina zapłaciła już za pierwsze półrocze o 30 tysięcy metrów sześciennych więcej wody. Czyli z tego wynika, proszę państwa, że jest więcej mieszkańców poza systemem odbioru odpadów. Ponieważ przypomnę wszystkim, my stosujemy metodę od mieszkańca. I tych mieszkańców nieobjętych deklaracjami musi być więcej, skoro to zużycie wody, do której, tej bytowej, do której gmina dopłaca do metra sześciennego, wykazuje bardzo duży wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. To tylko z takich danych statystycznych, które dają państwu tu pewien obraz, jak to funkcjonuje na dzień dzisiejszy. Podnoszenie w nieskończoność stawki od osoby nie odniesie skutku takiego, jaki powinien odnieść, ponieważ system przestaje funkcjonować. Nastąpiło po prostu już takie załamanie i przejście jakby do szarej strefy. W nieskończoność podnoszenie kwoty od osoby, dlatego że to nie daje rezultatów w dochodach. Natomiast bardzo dużo generuje kosztów po stronie wydatków. To są tylko takie spostrzeżenia, wyliczenia na szybko z faktur, które gmina otrzymuje
na dopłaty, dopłatę do wody każdego miesiąca w porównaniu do roku ubiegłego. Dziękuję. Ja tylko może jeszcze dopowiem, że woda na pewno ta zużyta na gospodarstwo domowe, nie że rolnicy biorą ileś tam tysięcy litrów na pole i to też będzie wliczane, bo to tylko ta woda na gospodarstwo wodne, tylko musielibyśmy się, domowe, musielibyśmy się zastanowić nad osobami, które mają studnie, czy to wtedy od osoby, ale to myślę, że to już jest do głębszej analizy. Na razie przygotowujemy się do przetargu, który ma być ogłoszony na 3 lata, ale metoda będzie wybrana, to jest jakby poza przetargiem, bo cena jest ceną i gmina musi ją zapłacić za te odpady, a mieszkańcy muszą zapłacić za odpady do gminy. Także proszę pan Krzysztof jeszcze Kaźmierczak. Zauważyłem, że na mapach Google jest sporo pomyłek, jeżeli chodzi o ulice w Starych Bielicach. Główna ulica Starych Bielic Bałtycka jest jako bez nazwy, a ta ulica jest wyznaczona jako dojazd do Tatowa od Szóstki. Nazywa się Bałtycka. Próbowałem już w różny sposób tam reagować i formularze tam wypełniałem, zgłaszałem to, próbowałem dzwonić, żadnych efektów. Ale nikt nie odzwania, formularze są lekceważone. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na to, to bym prosił się tym zainteresować. Proszę, pan Marek Płaza. Panie radny, mam propozycję. Na Janosiku są bieżące nazwy. Jest taka mapa, Janosik się nazywa. Zapraszam. Panie przewodniczący, ja przy okazji tej dyskusji mam takie pytanie, no bo stwierdzamy, że ileś tam osób się nowych wprowadza, nie zgłasza ile osób jest. Ile w tym roku zostało przeprowadzonych kontroli, sprawdzeń w nowo zasiedlonych budynkach? Czy pani sekretarz? Ja nawet nie wiem, czy to, no bo nie ma pana inspektora, zresztą... Szanowni Państwo, odpowiadając tutaj na zapytanie pana przewodniczącego, pana Marka Płazy, radnego, odpowiem tak, że na tą chwilę nie mamy teraz przy sobie pana Przemysława Ajsa, który zajmuje się odpadami. Wiem, że było kilka interwencji, nie powiem, że kilkanaście, kilkadziesiąt, ale inaczej, w miejscu. Ale więcej interwencji jest poprzez stronę internetową, kiedy do nas zgłaszają się mieszkańcy z uwagami, kiedy my egzekwujemy pewne ustalenia z panem Czopikiem, firmą Ecosan. Pani Katarzyna Woń, pan nasz komendant Straży Gminnej też jeździ, ale dzisiaj państwu nie odpowiem, czy było 10, czy było 15. Powiem, że coraz mniej jest zgłoszeń o zły wywóz czy złe segregowanie i ze strony mieszkańców, i ze strony firmy Ecosan. Nie dostajemy sygnałów o tym, że jest bardzo źle, na przykład segregacja, niesegregacja, ale my jako urząd, ja wiem, ale my jako urząd nie mamy też narzędzi takich, żeby wejść do mieszkania i sprawdzić, ile jest osób, bo jeżeli pan do tego zmierza, czy my jesteśmy w stanie zweryfikować deklarację mieszkańca, że deklaruje, że u mnie w mieszkaniu jest dwie osoby, to próby nasze tej weryfikacji nie są zgodne z prawem, bo jest RODO, jest wejście do domu. Żadna ustawa nie pozwala tutaj naszemu pracownikowi wejść i to zweryfikować. Stąd nie ma narzędzi do tego, żeby uszczegółowić uściślić ten system od osoby. I tu państwo będziecie mieli wielki problem. Nasze kontrole nie za wiele dadzą. Możemy tylko jechać pod drzwi, sprawdzić, a wywiadu środowiskowego nie możemy robić. Nie mamy do tego praw. Dziękuję trochę bardzo. Dziwnie to pani sekretarz zabrzmiało, bo niedawno na mojej ulicy pani kierownik Urzędu Stanu Cywilnego z panią komendant Straży Gminnej byli w domku jednorodzinnym, żeby sprawdzić, kto go zamieszkuje. Dziękuję. Pewno dotyczyło to wyborów. Jeżeli, odpowiem państwu teraz, jak wygląda nawet to, jak się ktoś dopisuje do rejestru wyborców. Po wprowadzeniu klauzuli RODO sama osobiście byłam sprawdzać i niestety mieliśmy ogromne zastrzeżenia osób o wywiad tak zwany środowiskowy. Póki nie było ustawy o RODO, wywiad środowiskowy kierownik Urzędu Stanu Cywilnego bądź zastępca przeprowadza, mógł rozpytywać mieszkańców. Dzisiaj jest to bardzo kontrowersyjne i możemy się narazić na to, że obywatel nas pozwie do sądu. Druga sprawa, co pan mówi, jest decyzja o wymeldowaniu, powoduje to, że kierownik Urzędu Stanu Cywilnego musi przyjść do domu, sprawdzić, zrobić wywiad środowiskowy i na to ustawa o ewidencji ludności i o MUN pozwala, więc to jest całkiem co innego. To są odmienne przepisy.
Dziękuję bardzo. Pani Bernadeta Tomczak. Bo już no, robiono nam mapki, wszystko ładnie, pięknie. Mówiono cały czas, że już od 1 lipca to tam nawet nie ma szans, ruszą. Ale cisza. Inwestycja RWiKu w Parsowie. No. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze ruszą. Nie, to może tak na szybko odpowiadając, oczywiście od tego ostatniego, ja niedawno rozmawiałem właśnie z panem Karolem, bo akurat pan Karol opiekuje się gminą Karlino i Biesiekierz i tak jak pani tu radna mówi, ma ruszyć to już niebawem. Rzeczywiście ona jest zaplanowana i tak jakby już no, przygotowania do niej, no to już no, kwestia może dni, tygodni. I odpowiadając dalej właśnie tutaj uważam interpelację pierwszą pani Eli Piekarskiej radnej za jak najbardziej uzasadnioną. Rzeczywiście teren Gniazdowa jest rozrzucony, rozległy i często kierując się po tych wjazdach i tak dalej, trudno trafić na określoną posesję. Oczywiście przekażę to do gminnych służb technicznych i na pewno to zostanie uporządkowane. Pani Benia o tym Funduszu Sołeckim, to oczywiście pani skarbnik powiedziała. Do apelu pani Grażyny to oczywiście też no, z całym sercem się mogę przychylić, bo rzeczywiście, i pani przewodnicząca to potwierdza, jest to nasz wspólny problem, z którym rzeczywiście będziemy się zmagać i to z najlepszymi intencjami. Chcemy jak najlepiej, ale naprawdę musimy wszyscy sobie pomóc, no, przestrzegając zasad regulaminowych i zasad uczciwości również zwykłej, ale te konsultacje, które pani przewodnicząca mówiła, być może, że one co do metody należałoby może jednak zasięgnąć opinii mieszkańców, bo to zbyt ważna jest decyzja, którą no, nawet sami radni gdybyśmy chcieli podjąć. Ja myślałem również o jakimś kolejnym takim projekcie edukacyjnym, profilaktycznym. Może jeszcze raz spróbujmy znaleźć sposób i metodę dotarcia w sposób taki właśnie papierowy, być może w formie to nawet zabawy czy konkursu. Nie mam jeszcze w tej chwili, ale przedyskutujemy to i być może taka spokojna perswazja, czyli przybliżenie problematyki i no i złożoności i tego problemu, a jednocześnie konsekwencje, bo konsekwencją są te podwyższone koszty, które muszą się bilansować, na które my no nie możemy mieć wpływ po prostu no to stosując się do określonych przepisów, procedur i wybierając jak najlepszą metodę, no i wzajemnej tutaj takiej solidarności jakby, że zużywamy te odpady wspólnie, no i wspólnie ponosimy za nie koszty, dlatego nawzajem się po prostu szanujmy. Oczywiście to o tej decyzji RWiKów powiem w szczegółach pani Bernadetto, bo nie pamiętam, ale mówił, że niedługo, no także to mi trudno to określić. Z tą przesyłkami, a czy z tymi pomyłkami spróbujemy gdzieś zainterweniować, nie wiem naprawdę kto byłby w stanie, bo pan radny Kaźmierczak już próbował. Ale spróbujemy, czy poprzez, no nie wiem kogo tam, ale dotrzeć do kogoś, kto po prostu te rzeczy mógłby poprawić, bo to niepotrzebnie ludzi wprowadza w błąd, nie? No i tak jeszcze mając już głos, to powiem, no, że ta inwestycja już została rozpoczęta tu w kierunku Parnowa. Już infrabud rzeczywiście, tu pan Paweł jest tego potwierdzeniem, już oni się tam lokalizują, będą rozpoczynać tą inwestycję. Na placu państwo zauważyliście, że prace zostały rozpoczęte. W mojej ocenie trochę zbyt ślamazarnie one się toczą. Ja już próbowałem interweniować. No, próbowano tłumaczyć, że nie było materiału, że czekali na studzienki, że tego typu tłumaczenia. Nie są to dla mnie takie przekonujące argumenty. Dlatego będziemy na bieżąco monitorować. Pani Dorota, nasza inwestycyjna, wraca chyba już teraz po niedzieli. Także zintensyfikujemy tutaj takie działania na rzecz właśnie przyspieszenia tego, bo wszystkim nam też zależy, żeby jak najszybciej tą sprawę, żeby tą inwestycję zakończyć, żeby uporządkować, żeby zarówno ci, którzy tam prowadzą działalność, ale również i odwiedzający nas, no mieli, mogli być powody do dumy, a nie do takiego dłuższego, przedłużającego się bałaganu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan Marek Płaza. Szanowni Państwo,
Ja bardzo chciałbym podziękować naszym dyrektorom, nauczycielom naszych wszystkich szkół, bo tak naprawdę mamy dzieciaki wyedukowane. My dzisiaj musimy uczyć dorosłych, bo to dorośli wyrzucają śmieci do rowów, to dorośli nie stosują się do segregacji. Ja to ostatnio z paroma państwem radnym rozmawiałem, ile na ich ulicach zostaje worków niewłaściwa segregacja. I okazuje się, że najczęściej zostają worki żółte. Czyli gdzieś ktoś tam coś robi. No wiadomo, do zielonego butelki to się nie pomyli z czymś innym, ale w tym żółtym różnie to bywa. I tu by się trzeba było zastanowić, jak dotrzeć do tych dorosłych, bo my naprawdę to jest tak jak z narkotykami, z dopalaczami. Dzieci i młodzież wiedzą wszystko, rodzice nie wiedzą nic. A więc ta edukacja powinna pójść w tym kierunku i myślę to, co pan wójt powiedział, jeśli chodzi o system naliczania za śmieci, uważam, że jednak powinny być przeprowadzone konsultacje społeczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę też, tu tak jak pan Marek wspomniał, zła segregacja, a najczęściej to jest tak, że ci państwo, którzy źle to przesegregowali, to później wrzucają to wszystko do zmieszanych i to później tonaż tych zmieszanych idzie, no bo już nie chce się nikomu grzebać w tych śmieciach i szukać, co tam było źle. A w sumie powinno się to przesegregować jeszcze raz, nie? Proszę pani Ela Piekarska. Ja chciałam się dowiedzieć, w jakim punkcie są prace renowacyjne czy remontowe ośrodka zdrowia w Biesiekierzu. Dziękuję. To tak na szybko odpowiadam z satysfakcją już teraz niemałą, bo rzeczywiście prace zostały zakończone, myślę, że pełnym sukcesem, bo z oceny osób odwiedzających ośrodek zdrowia słyszę tylko same pozytywne oceny, opinie, nawet superlatywy. Jest to zrobione porządnie, estetycznie, spełniające wymagi zarówno sanepidu, jak i również pewnych standardów, które już no, w tego typu placówkach powinny oczywiście być. I przy stosunkowo niewysokiej cenie, bo oczywiście wszyscy, na dzień dzisiejszy pan Mariusz Sydorok informował, że wszyscy dzierżawcy partycypowali w kosztach tego remontu, proporcjonalnie oczywiście do powierzchni i naprawdę zostało to zrobione jak najlepiej, w dużej mierze przez naszych pracowników, czyli gminnych służb technicznych komunalnych. Ta wykładzina, sama wykładzina była robiona przez po prostu firmę, która jest producentem i jednocześnie będzie serwisowała przez jakiś czas, bo po pół roku tam jest konserwacji takiej tej wykładziny. Także to było robione przez podmiot zewnętrzny, a pozostałe prace wykonywali nasi pracownicy gminnych służb technicznych komunalnych. Bardzo się cieszę, że słowo stało się ciałem, panie wójcie. Bardzo się cieszę. Natomiast chciałabym się jeszcze dowiedzieć, no bo skoro ośrodek zdrowia został tutaj zrobiony, kiedyś wspominaliśmy również o pomieszczeniach, które znajdują się, prawda, w piwnicach, które mogłyby znaleźć zupełnie inny cel, chociażby rozmawialiśmy o mieszkaniach kryzysowych. Pod schodami tam mam na myśli. Bo jeżeli nie zabezpieczymy tego budynku, to niestety na tych fundamentach to, co zostało teraz takim nakładem sił, no po prostu runie, więc musimy się wziąć za te pomieszczenia i dobrze by było, żebyśmy byli po prostu mądrzejsi o te inne doświadczenia w innych miejscowościach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To również tak szybko właśnie, bo wielokrotnie z panem dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej rozmawiałem na ten temat, bo rzeczywiście waga jest duża, bo stan tych pomieszczeń jest, no, najdelikatniej mówiąc, trochę mało taki komfortowy, a powoduje to właśnie ta górna posadzka, którą należałoby rzeczywiście zdemontować i położyć od nowa. I teraz w tej sytuacji, kiedy rzeczywiście te nasze dochody były takie, sami państwo zauważaliście, że ograniczaliśmy tylko te najbardziej niezbędne wydatki. Musimy poczekać, musimy trochę zobaczyć właśnie, jak się odnajdziemy właśnie po tych spadku jednak mimo wszystko dochodów wynikających z tego, co pani skarbnik mówiła, to dopiero jesienią będziemy mieli jakąś taką orientację, no, na ile te dochody, które
no, będą mniejsze, na ile one właśnie spowodują właśnie ograniczenie bądź możliwość kontynuacji tych mniejszych zadań. Chcielibyśmy wrócić do tych zadań, które jakby zaniechaliśmy, ale to na to jeszcze jest za wcześnie, żebyśmy mogli w pełni powrócić. Zarówno szkoły, obydwie szkoły i przedszkole również wymagają również remontów dachów. Dlatego też będziemy się zastanawiali, czy może z któregoś z programów będzie można to zrobić. Złożyliśmy wniosek o fotowoltaikę, ale no najpierw dachy, dopiero później inne rzeczy. No. Dlatego tych spraw takich trochę odłożonych w czasie jest więcej. No i na tą chwilę trudno jest naprawdę składać deklaracje, kiedy by to się zrobiło, bo musimy najpierw wewnętrznie zobaczyć, na ile nas będzie stać. Ja doskonale przepraszam pani przewodnicząca, pozwolę sobie jeszcze wrócić do jednej sprawy. To była sprawa poprzedniej kadencji, a ponieważ również i aktualna powinna być w tej kadencji. Nieszczęścia naprawdę spotykają ludzi i w naszej gminie szczególnie. Chciałam wrócić do kontynuacji projektu pana radnego Płazy. I pani Małgosia też się zaangażowała wcześniej, ja tym się zajmowałam. Chodzi o mieszkania socjalne, drodzy państwo. My doskonale wiemy, że na dzień dzisiejszy czegoś takiego nie posiadamy. Mając tak dużą ekipę w służbach technicznych i tak jak pan wójt mówi, czasami te nasze przetargi są korzystniejsze dla nas, może warto by było przygotować może z jednych pomieszczeń, na przykład, czy tutaj pod biblioteką, czy powiedzmy sobie zagospodarować niezagospodarowaną salkę w Parsowie, żebyśmy chociaż jednym takim mieszkaniem dysponowali. Bo na razie nic się nie wydarzyło, ale licho nie śpi. Więc gdzieś w odwodach, pomimo tego, że panie wójcie, nie posiadamy środków i wiemy, jak samorządy są potraktowane tutaj przez nasze państwo. My zdajemy sobie z tego sprawę, ale naprawdę to musi być gdzieś z tyłu głowy, żeby chociaż jedno takie mieszkanie przygotować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani Elu. No i na pewno tak będziemy chcieli zrobić, jak pani Ela mówi. Być może trafi się to, co pani mówi, przy OPS-ie, chociaż sam ośrodek pomocy społecznej już się dusi w tych swoich pomieszczeniach i one by były już potrzebne również do celów statutowych realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej. Ale to Parsowo jest jak najbardziej na czasie i ono będzie realizowane i to przez nasze właśnie służby techniczne i komunalne. Ja państwu wspominałem, że my chcemy wzmocnić te nasze służby, bo ich nie jest dużo. To jest przesada, że ich jest dużo. Ich jest tam kilka osób i rzeczywiście tych zadań spoczywających na nich, teraz zauważycie, że we wszystkich szkołach wielki ruch jest spowodowany między innymi pracą naszych pracowników. Ale to, co mówiliśmy, chcielibyśmy wrócić do tych mniejszych zadań, do robienia nawet mniejszych odcinków drogowych czy chodnikowych przez służby, to chcielibyśmy zwiększyć nawet zatrudnienie o dodatkowo nawet dwie osoby, no tylko trzeba trafić na odpowiednich ludzi, żeby móc realizować te cele, które odłożyliśmy własnymi siłami, bo wtedy tak jak państwo zauważyliście, przetargi raz są większe, raz tańsze, raz tego, trudno liczyć na to, że będzie jakaś taka koniunktura, że będzie cały czas spadek, ale własnymi siłami to naprawdę wyjdzie zdecydowanie taniej i do tego chcemy się przygotować i uważam, że takie coś jest potrzebne, niezbędne. Nawet zastanawialiśmy się nad tym budynkiem, który będziemy przejmować. Gdyby ewentualnie właśnie, bo tą panią musielibyśmy na jakiś czas przenieść, myśleliśmy właśnie również o Parsowie, ale trzeba byłoby dostosować to Parsowo do celów mieszkalnych takich rodzinnych. Wówczas można byłoby wyremontować tamten budynek, to jest jednak powierzchnia znowu większa, można by to zagospodarować. A w ogóle tak przypomnę, że my złożyliśmy akces do, to jest ministerstwo, czy to już teraz się to zmienia, infrastruktury, czy budownictwa było, bo nas proszono, czy chcemy złożyć akces i my zgłosiliśmy akces o realizację mieszkań socjalnych na terenach właśnie tam przez zajmowanych obecnie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, bo oni prosili o wskazanie właśnie terenów pod ewentualną budowę. Na razie ten projekt jakby no, nie jest kontynuowany i nie wiemy, czy on będzie dalej realizowany, ale taki akces z naszej strony poszedł, bo mamy tą świadomość, że przy nieszczęśliwych zdarzeniach jesteśmy trochę zostawieni tak
no, zdanie na świetlicę, na jakieś szkolne pomieszczenia, a nie mamy tego typu mieszkań, no, przygotowanych na tego typu zdarzenia. Ale na pewno to, co możliwe w tej substancji, na pewno będziemy chcieli własnymi siłami wygospodarować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Nie widzę, żeby państwo mieli jakieś dalsze interpelacje. Przechodzimy do punktu 9. Wolne wnioski i zapytania. Kto z państwa radnych? Nie widzę. Przechodzimy do ostatniego punktu. Zakończenie obrad 19 sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Stwierdzam, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłaszam zakończenie obrad 19 sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Dziękuję państwu bardzo.